Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Rukowicz. W tej części kursu chciałem pokazać, na czym polega działanie modyfikatora build. Miałem pewne wątpliwości, czy go pokazywać, ponieważ jego działanie związane jest w zasadzie z animacją, ale mimo wszystko można wykorzystać go również do potrzeb zwykłego modelowania. Zacznijmy może od tego, że modyfikator ten wykorzystuje oś czasu, którą mamy w dolnej części ekranu w standardowej konfiguracji. Jest to tak zwany timeliner. Jeżeli ktoś nie ma takiej osi, może łatwo podzielić sobie ekran na pół, korzystając z uchwytów w narożach. Zrobię to teraz, chyba nawet za wiele razy nacisnąłem klawisz. I teraz z menu, z przycisku widoku, który jest w dolnej części, wybieram sobie timeline. W tym momencie włączam oś czasu i mogę po tej osi przesuwać się lewym przyciskiem myszy. To powoduje, że ustawiam ekran blendera, czy też scenę całą w określonej klatce. Klatki są liczone z pewną prędkością, która jest określona na zakładce Dimensions. Tam, gdzie jest frame range i frame rate. Obecnie mamy 24 klatki na sekundę, a więc po 24 klatkach będę miał dokładnie 1 sekundę animacji, gdybym taką animację wyrenderował, ale to nie jest temat na dzisiaj. A więc timeliner trzeba mieć włączony, ja mam go już w dolnej części ekranu domyślnie, mogę go skalować za pomocą kółka myszy i tak dalej. Ustawię się na pierwszej klatce i dodam obiekt taki na przykład jak cube. Cube jest to obiekt standardowy, i po zastosowaniu do niego modyfikatora build można szybko zauważyć, że ten cube znika. A więc działanie tego modyfikatora może być początkowo rozczarowujące dla niektórych. I teraz tak, w tym modyfikatorze mamy trzy przyciski Apply, Apply as Shape i Copy. Apply i Copy już znamy, Apply as Shape łączy się z działaniem w kierunku animacji i powoduje, że zastosowujemy ten modyfikator w zmienionym kształcie. Taki kształt można później animować. Na razie to jest nieważne. Mamy także start oraz długość. Start określa, w której klatce modyfikator zacznie działać. Jest to numer klatki. Natomiast długość jest to liczba klatek, w których ten modyfikator wykona swoje działanie w 100%. No a jego działanie jest takie, że on po prostu buduje naszego mesza. Proszę zobaczyć, przełączyłem się teraz do widoku siatki i powolutku będę przesuwał oś czasu. I zobaczymy, że się już zaczyna coś dziać. Pojawia się pierwsza krawędź, potem pojawia się płaszczyzna, potem nagle cały sześcian. No, tak to po prostu wyszło. No, ale trudno. Teraz tak. Ten sześcian nie jest jeszcze cały, ponieważ nie zbudowały się jego ściany. A więc przesuwając dalej, spowoduje, że modyfikator doda do tego sześcianu brakujące elementy. Dlatego właśnie nazywa się on build. I teraz po osiągnięciu położenia 100 klatek, budowa jest zakończona. O, widzę, że jeszcze tutaj czegoś brakuje. Teraz dopiero. W 101 klatce jest koniec. Także mamy taki efekt jakby stopniowego pojawiania się geometrii na scenie. Lepiej to może widać w przypadku bardziej złożonych brył, na przykład w przypadku kuli. Dodam modyfikator build do kuli i od razu widać, że w pierwszej klatce jest tylko jeden malutki fragmencik tej kuli i potem ta kula się stopniowo pojawia. Jest to bardzo fajnie wyglądający efekt. Oczywiście można go animować, na razie nie powiem złośliwie jak. Natomiast przesuwając sobie czas na osi timelinera, mogę wybrać określoną klatkę i taką klatkę potem wyrenderować. I już mam taką łezkę. Teraz można do takiego obiektu dodać kolejne modyfikatory, które spowodują, że będzie on troszeczkę ciekawiej wyglądał. Na przykład mogę dodać taki modyfikator jak Solidify. Solidify omawiałem w innym tutorialu. Możemy dodać sobie pewną grubość ścian i powodować, że ta ściana będzie mi się budowała. Ok? Build działa cały czas, a więc mam teraz przyrastającą na scenie grubość. Mogę dodać także subsurf do takiego obiektu przez Ctrl 1 lub Ctrl 2, wygładzając troszeczkę geometrię tej ściany, co również powoduje całkiem przyjemny wizualnie efekt. Mogę w takim razie na przykład zbudować sobie o takie wycięte, ładne półkole, przypominające troszeczkę kołyskę planu do wózka czy czegoś takiego. I to wszystko spokojnie może działać, mogę to w każdej chwili renderować i jest. Inny obiekt pokażę jeszcze. Na przykład coś takiego jak kule, ale tym razem IcoSphere i z ilością podziałów ustawioną na 3. Jest to troszeczkę gęstsza struktura. Dodam do niej modyfikator build. No i oczywiście ta kula będzie się jakoś tam budować od początku, zaczynając, ale w taki troszeczkę inny sposób. Co również powoduje, że mogę uzyskać bardzo ciekawe, ładne kształty na swojej scenie. No i znowuż, Solidify dodany powoduje, że dostanę grubość takiego obiektu, thickness. Ewentualnie jeszcze subsurf pozwoli mi stworzyć dość ciekawie wyglądające obiekty. Takie, których ręcznie prawdopodobnie bym nie zbudował, bo jest to trudne i pracochłonne. A więc mogę sobie teraz wybrać odpowiednią, że tak powiem, fazę budowy.
aby zrobić na przykład tego typu ładnie wyglądającą miseczkę. Ewentualnie, jeżeli przewinę trochę wyżej, mogę stworzyć taki kubeczek. O, z dziurą. Nie wiedzieć czemu w tym miejscu pojawiła się dziura, zamknę ją i już jest w porządku. OK? Więc to jest jedna z rzeczy. Modyfikator Build pozwala również budować geometrię w ten sposób, ale losowo. Obecnie odbywa się to budowanie na zasadzie kolejności wierzchołków w bryle. Jeżeli włączę sobie checkbox Randomize, w tym momencie na danym etapie budowy jestem w losowej sytuacji, czyli losowo pojawiające się ściany gdzieś tam powodują, że powstaje mi geometria. Mogę także zmieniać sobie zarodek losowy, który powoduje, że ta losowość jest za każdym razem inna dla każdego zarodka. OK? I teraz zaczynając od początku, będę miał jakieś tego typu dziwne w przestrzeni układy, które po wyrenderowaniu doprowadzą do pojawienia się jakichś takich ciekawych kształtów. I w końcu powstanie mi cała bryła, którą mam już wypełnioną w całości. OK? Można także wykorzystać taki prawie że zakończony okres budowy, aby wywędolować wewnątrz bryły jakieś otwory dziwnie wyglądające. No ale to już jest jakby rzecz związana z wyobraźnią i konkretnymi zastosowaniami. Więc tak wygląda modyfikator Build. Można go wykorzystać również na inne sposoby, ale one wiążą się z animacją, więc na razie nie będę ich pokazywał. OK, dziękuję za uwagę.